zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, demokracja. Demokracja czasami ma swoje dobre, ale czasami i niedobre strony. W wypadku Niemiec demokracja wybrała Hitlera, no i Hitler doprowadził do tego, do czego doprowadził. W Ameryce teraz w Minneapolis, w Minnesocie, demokracja doprowadza do tego, że będzie plebiscyt. Będzie plebiscyt i ludzie będą głosować, czy zlikwidować policję. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Minneapolis, no to co tam było? Tam była ta sytuacja z tym George'em Floydem. No George Floyd, no to zrobiono z niego lewackiego świętego. On po prostu jest, budują mu pomniki, malują obrazy. Różni ludzie się przedstawiają z nim, że to jest wspaniały człowiek. Rodzina dostała tam milion czy ze 4 miliony dolarów odszkodowania. Naprawdę jest taka, że była taka sytuacja, zanim on zginął, no to on poszedł do delikatesów prowadzonych przez Hindusa, no bo bardzo często właśnie delikatesy w Ameryce są prowadzone przez Hindusów, pizzernie są prowadzone przez Greków, no chińskie miejsca są prowadzone przez Chińczyków, no ale poszedł do tych delikatesów, był pod wpływem narkotyków, no później się okazało po sekcji zwłok, ile miał w sobie amfetaminy, fentatylu, heroiny, najróżniejszych innych rzeczy. Dał fałszywe 20 dolarów, Hindus zadzwonił na policję, policja starała się go zatrzymać, wsadziła go do radiowozu, on wyskoczył z tego radiowozu, później jeden z policjantów złapał go, no i zaczął go przyciskać, no i ta kontrowersyjna sprawa, no to jest to przyciskanie. No takie przyciskanie, no to jest jednym z chwytów policyjnych, gdzie oni są nauczeni, no szczególnie, że George Floyd, no to był kawał chłopa pod wpływem narkotyków, no to jest nieprzewidywalny, siła człowieka w takiej euforii, w takiej furii, to jest nieprawdopodobna. No policjant pytał się parę razy, czy on się poddał, on się nie poddał, no i zakończyło się tak, jak się zakończyło, dosyć nieprzyjemnie. No ale George Floyd, no to spędził w więzieniu wcześniej 5 lat, przyłożył rewolwer kobiecie w ciąży, tam szantażował ludzi naokoło, kradł i tak dalej, no to nie był to aniołek, tak? Nie był on zastrzelony, to nie było egzekucji, to było w ramach pracy policyjnej, no i zrobiono z niego świętego. Lewactwo potrzebowało tego ognia zapalnego, tej benzyny rozlanej na to, żeby zwyciężyć wybory, żeby zamieszać całą Amerykę, żeby wzbudzić nienawiść pomiędzy dwoma połowami Ameryki. No, bo rewolucja zawsze tak jak czy w Niemczech, czy francuska, czy rosyjska, no to zawsze morduje, tak? Zawsze morduje, zawsze doprowadza do rozboju. Fala napadów w Portland, w Oregon, no to tam chyba 2-3 miliardy zostały stracone w wielu, wielu miastach, podpalano radiowozy. O tym się nie mówi, o tym ta prasa nie mówi, telewizja nie pokazuje. Wszyscy ci szampańscy socjaliści nie chcą o tym mówić, nie chcą popatrzeć, co się działo. Oni zawsze tłumaczą, że te protesty są pokojowe, no ale niestety po takim przejściu pokojowym, no to później są powybijane szyby, zrabowane sklepy. I co najgorsze jest to, że często te rabunki, no to są w tych dzielnicach, gdzie mieszkają ci biedni ludzie, biedni czarni, i później to jest największa dla nich krzywda, no bo nie mają tam sklepy spożywcze, znikają, no to później jest to przedstawiane jako rasizm. W Kalifornii jest jeden wielki, taka sieć Walmart, to w pewnych dzielnicach to pozamykali, zamknęli, w jednej dzielnicy zamknęli 4 wielkie sklepy. Dlaczego? No dlatego, że politycy doprowadzili, jest takie prawo, że policja nie ma prawa zaaresztować kogoś,
kto ukradnie do 750 dolarów. No i teraz przychodzi taki człowiek, złodziejaszek w Kalifornii, ładuje rzeczy na wózek i wyjeżdża. No i parę takich wózków dziennie. No i sklepowi się nic już nie opłaca, no i zamyka. Jest po prostu złodziejstwo, bandytyzm. Dzięki takim pomysłom polityków. Ci politycy, ci lewacy politycy naprawdę mają jakieś takie krwawiące serca liberałów. No i ale nie mają twardej dupy. Tak normalnie to się zawsze mówi, że liberał to ma krwawiące serce i powinien mieć twardą dupę, żeby był lany. No nie jest lany, przez nikogo nie jest lany, robią coraz gorzej. No właśnie będzie plebiscyt w Minneapolis, będzie plebiscyt. Pytanie drugie, no to jest, dotyczy tego, że miasto usunie departament policyjny, czyli ten wydział policyjny, nie będzie wydziału policyjnego, nie będzie czegoś takiego, jak mówią, że zamienią to na departament bezpieczeństwa publicznego, także policja znika, będzie bezpieczeństwo publiczne, tak, no bo te publiczne, ludowe, socjalne, to wszystkie te takie słówka komuniści, socjaliści, liberałowie uwielbiają używać, że to jest wszystko dla ludzi, że to ludzie wymagają. No i ludzie faktycznie mają szansę, we wtorek będą głosować i zobaczymy, co tam się stanie. Popierana ta inicjatywa jest przez ACLU. ACLU, no to jest American Civil Liberty Union, czyli amerykańska obywatelski związek wolności, amerykański związek wolności obywatelskich, można tak powiedzieć. No oni zaczynali, no to była w zasadzie organizacja żydowska, która zwalczała wszelkie przejawy działalności antyżydowskiej, ale broniła wszystkich. Oni bronili w latach 1950 ACLU w ramach obrony wolności słowa, no to oni bronili prawa do pochodu dla narodowych socjalistów, czyli faszystów, czyli hitlerowców, można powiedzieć, którzy chodzili w Ameryce ze swastykami, no ale to takie oryginalne ACLU, no to robiło coś takiego. Dzisiejsze ACLU, no to kłamie teraz Ginsburg, no to była sędzina, jak ona umarła, ona się wypowiadała na temat skrobanek, no to ACLU jej wypowiedź po prostu wyretuszowała, zmieniła, oszukała. No tak, także dzisiaj ACLU, no to jest po prostu silne ramię armii komunistycznej w Ameryce. No i oni popierają zlikwidowanie policji. Sierra Club, no to jest następny taki lewacki, socjalistyczny, komunistyczny organ i oni pchają w tym kierunku. Popierają związki zawodowe naokoło w Minneapolis, no ale chyba nie zdałem sobie sprawy, co to znaczy. No i badania opinii publicznej pokazują, że to jest najprawdopodobniej, że to wszystko przejdzie. Co ten Departament Bezpieczeństwa Publicznego, no to ma w zasadzie działać, podejść do zdrowia publicznego i dostarczyć funkcję, no? Diabli wiedzą, co to znaczy dostarczyć funkcję i co to znaczy doprowadzić do bezpieczeństwa publicznego. No i w przyszłości, jak ten plebiscyt, to głosowanie przejdzie, no to zaczną robić te wszystkie prawa, przepisy i tak dalej, i tak dalej. Z ratusza wysłano do wszystkich policjantów taki list otwarty, który twierdził, że jeżeli pytanie drugie przejdzie, no to w zasadzie
wszystkie te umowy o pracę policjantów, no to będą takie, jakie są na dzień dzisiejszy, że tam się nic nie zmieni. No i napisali, że tam mimo wszystko w tym Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego policjanci będą, no bo to są stanowe prawa wymagane takie, że policjanci muszą mieć licencję, muszą po prostu być absolwentami szkół policyjnych i takie są przepisy, ale ilu ich, jak i kto i gdzie, no to już nie jest powiedziane. Ale w całym tym pytaniu drugim, no to było takie wyjaśnienie, że mogą w tym Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego mogą być policjanci, licencjonowani policjanci po szkole policyjnej, jeżeli potrzebni. No i do tego, że mają wypełniać swoją służbę i zapewnić bezpieczeństwo. Całe te pytanie, no to wyeliminuje wymaganie na szefa policji, czyli szef policji, no to z reguły był zawodowy policjant, no on tam dochodził do jakiegoś tego stopnia generała, no i czy pułkownika, czy diabli wiedzą, jakie są tam ten ranga. Także już nie będzie policyjnego zawodowego szefa policji, no i nie będzie minimum pieniędzy, które będzie wydawane w mieście, tak, także pieniądze będą obcinane, a cały departament będzie prowadzony przez komisarza policyjnego nominowanego przez majora, czyli przez burmistrza, no i będzie zaaprobowany ten cywilny komisarz przez Radę Miejską, no i to on będzie właśnie prowadził ten nowy wydział, nowy departament. Ludzie, ci policjanci na dzień dzisiejszy po prostu drapią się w głowę i mówią, że to jest po prostu nieprawdopodobne to, co się dzieje. Tam żadnego planu oni nie mają, mają jakieś utopijne mrzonki, które przedstawiają. No i te wybory, no to będą miały straszne konsekwencje. Będą miały straszne konsekwencje dla bezpieczeństwa w mieście przez następne parę lat. No, możliwe, że później będzie następny plebiscyt, no 2022, no tam również przypuszczalnie pójdzie w odsiadkę bardzo dużo tych lewaków w kongresie, czyli ludzie się obudzą tam w Minnesocie po prostu ludzie powiedzą starczy tego wszystkiego, także przesieją reprezentantów tych demokraci, poodpadają, przesieją senatorów, no jeżeli senatorzy są do wybrania w Minnesocie, ale będzie przesiew. Kryminaliści będą najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego. No już teraz są bardzo zadowoleni, dlatego że przestępstwa z bronią w ręku, z jakimś takim, z przemocą, no to wzrosły o 40%, porównując to, co było za Trumpa w 2019 roku, teraz do tego ostatniego, to wszystko jest 30-40% więcej. Było 80 morderstw w tym samym czasie za Trumpa, było 48 morderstw, także w całym 2019 roku, a 78 było w pierwsze 10 miesięcy. Także bandyci grasują, bandyci są zadowoleni, no ale obywatele dostają w tyłek. Lewacy nie, lewacy po prostu tylko mają te swoje mrzonki. Z tych policjantów jedna trzecia policjantów po prostu zrezygnowała, odeszła, szuka gdzieś indziej pracy, no i znajdzie przypuszczalnie w tych republikańskich stanach, gdzie ludzie jeszcze rozumieją prawo i porządek, rozumieją to, że jednak kryminalista, no to nie jest równy policjantowi, no szczególnie, że
ludzie, którzy pracują, płacą podatki na policjantów, żeby policjanci trzymali porządek. No, to nie jest dziki zachód, że każdy ma nosić rewolwer w kieszeni, żeby się bronić. No, jak zlikwidują policję, no to każdy będzie starał się zamienić w policjanta. No i to nie jest najlepsza sytuacja, kiedy każdy chodzi. Każdy powinien mieć prawo do samoobrony, każdy powinien mieć prawo do posiadania broni, no ale żeby na poziomie stanowym, czy na poziomie miejskim doprowadzać do czegoś takiego, żeby ludzie zaczęli się zbroić, no to nie jest to normalne. To nie pomaga, to szkodzi. No ale lewacy, socjaliści, naiwni idioci Lenina, oni po prostu tak rozumują. Oni po prostu tak rozumują. Dla nich żadne liczby nie przekonują ich. Oni po prostu nie wierzą. Oni nie biorą pod uwagę liczb. Tam można pokazać, co się dzieje dla lewaków, dla lewicy, dla komunistów, to nie ma żadnego znaczenia. No stracili 1/3 telefony do 911. No 911, no to jest to samo, co w Polsce chyba się dzwoni z 110. No dlaczego są te liczby? No bo jest największa, czyli jak się kręciło, no to była 9, szło trrr, a później było tyt, 1-1. W Europie no to zastosowano krótko i długo. Dlatego to było 911 wybrali. No i szanse, że ktoś wybierze coś takiego przypadkowego też były małe, kiedy ludzie jeszcze się nie byli przyzwyczajeni. No ale to chodziło o ten kręciołek. Dzisiaj te przyciski już nie mają znaczenia, to wszystko idzie calowo. Także kiedy dzwonią na 911, no to zajmuje 15-20 minut, żeby policja zareagowała, żeby policja przyjechała. No po 15 minutach, no to już jest po ptakach, tak? Po 15 minutach, no to wszystko się rozeszło. Kogo mieli obrabować, obrabowali. Kogo zabili, to zabili. Wszyscy świadkowie też zniknęli. No w dzielnicach czarnych to i tak, tam nie ma czegoś takiego, żeby oni współpracowali z policją. Czarni nie chcą być oficerami, nie chcą być policjantami. Według mnie, jeżeli chcieliby poprawić swoje społeczeństwo, no to oni powinni iść szeregiem. Oni powinni iść, wziąć w swoje ręce bezpieczeństwo, ale nie chcą. Tam, jak policja idzie i się pyta, kto ukradł, kto zamordował, to jest totalna cisza. Totalna cisza. Wchodzą w te dzielnice i jest zmowa milczenia. Jak ktoś gdzieś kogoś coś powie, no to po prostu mówią, że to jest kabel. No i prędzej czy później jest likwidowany, jest zastraszenie. Biali socjaliści pracujący często na jakichś uniwersytetach, na jakichś firmach non-profit, nie mają w ogóle pojęcia. Nie mają pojęcia o tym, co się dzieje w tych biednych dzielnicach. Ci ludzie po prostu są zastraszeni. To jest straszne. To jest straszne, co lewica robi tym ludziom. 99% czarnych to są uczciwi ludzie, chcą normalnie żyć, ale nie da rady. Nie da rady. Lewactwo po prostu potrzebuje ich, żeby oni głosowali. No i lewactwo udaje, że im pomaga. Także pytanie drugie w Minneapolis, w Minnesocie, no to będzie jeszcze gorsze, żeby była jakaś rekrutacja nowych oficerów. Już nie mówię o czarnych, no bo czarni się nie zgłoszą, no ale biali tak samo tam nie będą chcieli, no bo co to jest za Wydział Bezpieczeństwa Publicznego zamiast policji, mogą być skarżeni, mogą być skazywani i tak dalej. Lewica doprowadza nawet taki prosty system jak policyjny w kierunku utopijnych, jakichś mrzonych i idiotyzmów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzyn o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.
Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No to zawsze pomaga. Zawsze każdy kraj potrzebuje uczciwości. Każdy kraj potrzebuje tradycji. Każdy kraj potrzebuje rodziny. Także to jest ważne. Przekaz dla socjalistów. Głosowaliście na Bidena, widzicie podatki, widzicie cenę benzyny, widzicie zabieranie funduszy policji, czy likwidowanie policji. Jeżeli mieszkacie w Minnesocie, czy w Detroit, czy w Chicago, czy w jakichś innych takich miastach prowadzonych przez lewicę, widzicie, co tam się dzieje. Smród, brud i ubóstwo. Zdrowia dla normalnych. Aha. No i to nie jest przekaz hitlerowski. Jeżeli ktoś patrzy na moją rękę, no to nie jest to, co Hitler robił. Hitler robił prawą ręką i na płasko miał dłonie.